Maria siedziała na tarasie swojego pięknego domu, podziwiając spokojne, wieczorne niebo. Wiatr delikatnie muskał jej twarz, a śmiech jej syna, Adama, niósł się z ogrodu. Życie wydawało się być idealne. Jej mąż, Tomasz, wrócił właśnie z pracy i dołączył do nich, przynosząc świeże owoce z pobliskiego targu. Tomek, spójrz tylko, jak pięknie dziś wieczorem, powiedziała Maria, podając mężowi filiżankę herbaty. Tomasz uśmiechnął się do niej ciepło, przyjmując filiżankę. Tak, kochanie, to naprawdę cudowny wieczór. Cieszę się, że możemy spędzać takie chwile razem, odpowiedział Tomasz, upijając łyk herbaty. Ich dom był oazą spokoju i szczęścia. Ogród pełen kwiatów, starannie pielęgnowanych przez Marię, stanowił idealne miejsce do zabawy dla Adama. Mały chłopiec biegał wokół, śmiejąc się w głos, gdy próbował dogonić motyla. Mamo, mamo, zobacz. Motyl usiadł mi na ręce. Krzyknął Adam, pokazując swoje odkrycie. Maria podeszła do syna, uśmiechając się szeroko. Piękny, prawda? Motyle są bardzo delikatne, musimy być ostrożni, żeby ich nie przestraszyć, powiedziała, głaszcząc delikatnie głowę syna. Wieczory spędzane razem były dla nich najcenniejsze. Często siadali na tarasie, rozmawiając o minionym dniu i planując przyszłość. Maria miała wiele marzeń i planów, które chciała zrealizować z Tomaszem i Adamem. Wierzyła, że razem mogą osiągnąć wszystko. Tomasz, myślałeś może o tym, żebyśmy pojechali na wakacje do Toskanii? Zawsze marzyłam o zobaczeniu tych pięknych winnic i malowniczych krajobrazów, zapytała Maria z nadzieją w głosie. Tomasz spojrzał na nią z zamyśleniem. Wiesz co, Mariu, to wspaniały pomysł. Myślę, że to będzie doskonała okazja, żeby odpocząć i spędzić czas razem, z dala od zgiełku codzienności, odpowiedział, uśmiechając się. Adam, słysząc rozmowę rodziców, podskoczył z radości. Czy możemy tam zobaczyć prawdziwe zamki, tatusiu? Zapytał podekscytowany. Oczywiście, synku. Toskania jest pełna starych zamków i fortek. Będzie to niezapomniana przygoda, odpowiedział Tomasz, przytulając syna. Maria czuła się szczęśliwa i spełniona. Była pewna, że nic nie może zakłócić ich harmonii. Życie było dla niej jak bajka, w której każdy dzień przynosił nowe, radosne chwile. Jednak nie wiedziała, że za rogiem czaiły się chmury, które miały na zawsze zmienić ich życie. Kilka miesięcy później atmosfera w domu zaczęła się zmieniać. Tomasz wracał coraz później z pracy, a jego zachowanie stawało się bardziej zdystansowane. Maria zauważyła, że spędzał więcej czasu na rozmowach telefonicznych, często w zamkniętym gabinecie. Tomek, wszystko w porządku? Ostatnio jesteś jakiś nieobecny, zapytała Maria pewnego wieczoru, kiedy siedzieli razem przy kolacji. Tomasz, zamiast odpowiedzieć od razu, spojrzał na nią z niechęcią i westchnął ciężko. Tak, Mariu, po prostu mam dużo pracy. Nie martw się o mnie, odpowiedział Tomasz, unikając jej wzroku i kontynuując jedzenie. Maria próbowała ignorować swoje obawy, tłumacząc sobie, że to tylko przejściowy okres. Jednak z każdym dniem Tomasz stawał się coraz bardziej odległy, a ich rozmowy coraz rzadsze i bardziej powierzchowne. Mamo, dlaczego tata jest taki smutny? Zapytał Adam pewnego dnia, widząc zasmuconą matkę. Maria nie wiedziała, co odpowiedzieć. Próbowała zatuszować swoje zmartwienia przed synem. Nie martw się, kochanie. Tata ma teraz dużo pracy, ale wszystko będzie dobrze, powiedziała, próbując się uśmiechnąć. Wieczorami, gdy Tomasz zamykał się w gabinecie, Maria próbowała znaleźć pocieszenie w rozmowach z przyjaciółkami. Jedna z nich, Magda, była dla niej szczególnie ważna. Znały się od lat i zawsze mogły na siebie liczyć. Magda, nie wiem, co się dzieje z Tomaszem. Jest taki zdystansowany, jakby coś go trapiło, ale nie chce mi powiedzieć, co to jest, zwierzyła się Maria podczas jednej z rozmów telefonicznych. Może po prostu potrzebuje trochę przestrzeni, Mariu. Czasem faceci mają swoje momenty, kiedy muszą przemyśleć pewne sprawy. Daj mu trochę czasu, poradziła Magda, starając się ją uspokoić. Maria starała się zastosować do rady przyjaciółki, ale niepokój nie opuszczał jej ani na chwilę. W głębi duszy czuła, że coś jest nie tak, ale nie wiedziała, jak to zmienić. Pewnego dnia, gdy Maria przygotowywała śniadanie, Tomasz wszedł do kuchni z wyrazem twarzy, który wzbudził w niej niepokój.
Bez zbędnych wstępów, z zimnym spojrzeniem oznajmił. Ty mi się znudziłaś. Tak samo syn mi się znudził. Zabieraj rzeczy i wynoś się z mojego domu. Maria stała osłupiała, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Wydawało jej się, że to koszmar, z którego zaraz się obudzi. Jednak zimne spojrzenie Tomasza nie pozostawiało wątpliwości. On mówił poważnie. Tomasz, o czym ty mówisz? To jakiś żart. Zapytała z niedowierzaniem, czując, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Nie, to nie żart. Wynoście się oboje. Mam dość was obojga, odpowiedział Tomasz, podnosząc głos. Adam, słysząc podniesione głosy rodziców, wszedł do kuchni. Tato, dlaczego krzyczysz na mamę? Zapytał, patrząc z niepokojem na ojca. Wracaj do swojego pokoju, Adam. To nie twoja sprawa, odpowiedział Tomasz chłodno. Maria, próbując zachować spokój, podeszła do syna i przytuliła go. Adam, idź do swojego pokoju i spakuj swoje najpotrzebniejsze rzeczy. Wyjedziemy na trochę, powiedziała, starając się ukryć łzy. Zrozpaczona i zdezorientowana Maria zaczęła pakować swoje rzeczy, nie mogąc uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Adam, widząc płaczącą matkę, zaczął zadawać pytania, na które nie miała odpowiedzi. Mamo, dlaczego płaczesz? Co się dzieje? Zapytał Adam, trzymając jej rękę. Nie martw się, kochanie. Musimy się spakować i wyjść. Tata chce, żebyśmy odeszli, odpowiedziała Maria, starając się ukryć łzy. Zrozpaczona i zdezorientowana Maria szybko spakowała najpotrzebniejsze rzeczy. Każda minuta spędzona w domu, który nagle przestał być bezpiecznym miejscem, przyprawiała ją o dreszcze. Adam, widząc płaczącą matkę, zaczął zadawać pytania, na które Maria nie miała odpowiedzi. Mamo, dlaczego płaczesz? Co się dzieje? Zapytał Adam, trzymając jej rękę. Nie martw się, kochanie. Musimy się spakować i wyjść. Tata chce, żebyśmy odeszli, odpowiedziała Maria, starając się ukryć łzy. Zabrała tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a resztę zostawiła. Wyszła z domu, który do tej pory był jej bezpiecznym miejscem, nie mogąc uwierzyć, że Tomasz naprawdę mógłby ich tak po prostu wyrzucić. W sercu Marii narastała mieszanka bólu, smutku i gniewu. Kiedy już byli na zewnątrz, wzięła głęboki oddech, starając się uspokoić. Musiała być silna dla Adama. Mamo, gdzie teraz pójdziemy? Zapytał Adam, patrząc na nią z nadzieją. Znajdziemy nowe miejsce, kochanie. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze, odpowiedziała Maria, próbując uśmiechnąć się do syna. Podjęła decyzję o wynajęciu małego mieszkania w centrum miasta. Dzięki oszczędnościom, które miała na koncie, mogła pozwolić sobie na to tymczasowe rozwiązanie. Nowe mieszkanie było skromne, ale przytulne. Maria szybko przystąpiła do urządzania go tak, by Adam czuł się tam jak w domu. Kupowała kolorowe zasłony, ciepłe koce i drobne dekoracje, które miały uczynić to miejsce przyjemnym. Adam próbował dostosować się do nowej sytuacji. Każdego ranka budził się w nowym pokoju, w nowym łóżku, z nowymi dźwiękami ulicy za oknem. Maria starała się utrzymać stałą rutynę, aby zapewnić synowi poczucie stabilności. Mamo, kiedy wrócimy do naszego starego domu? Zapytał Adam pewnego wieczoru, kiedy Maria kładła go spać. Nie wiem, kochanie. Może nigdy. Ale obiecuję, że tutaj też będzie nam dobrze, odpowiedziała Maria, głaszcząc go po głowie. Mijały dni, a Maria starała się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jej myśli nieustannie krążyły wokół tego, co się stało. Wiedziała, że musi się skupić na Adamie i na stworzeniu dla niego stabilnego życia, ale gniew wobec Tomasza nie dawał jej spokoju. Maria wynajęła małe mieszkanie w centrum miasta. Było skromne, ale przytulne. Początkowo ciężko było jej się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości, jednak wiedziała, że musi być silna dla swojego syna. Adam, wiem, że to dla ciebie trudne, ale obiecuję, że poradzimy sobie. Zrobimy wszystko, żeby było nam dobrze, powiedziała Maria, tuląc syna. Wiem, mamo. Wierzę w ciebie, odpowiedział Adam z uśmiechem. Pierwsze tygodnie były trudne. Maria starała się znaleźć równowagę między pracą a opieką nad Adamem. Dzięki swojemu zawodowi projektantki wnętrz mogła pracować zdalnie, co było ogromnym ułatwieniem. Pracowała intensywnie,
by zapewnić sobie i synowi stabilność finansową. Mamo, pani w szkole pytała, dlaczego się przeprowadziliśmy. Co mam powiedzieć? Zapytał pewnego dnia Adam. Powiedz jej, że teraz mieszkamy w nowym miejscu i że to nasz nowy dom. Nie musisz mówić nic więcej, odpowiedziała Maria, starając się zachować spokój. Adam szybko zaaklimatyzował się w nowej szkole. Był bystrym chłopcem i łatwo nawiązywał nowe przyjaźnie. Maria czuła ulgę, widząc, że syn radzi sobie dobrze, mimo trudnych okoliczności. Jednak w sercu Marii narastał gniew i pragnienie zemsty. Wiedziała, że Tomasz nie zasługiwał na to, by jego postępowanie pozostało bezkarnie. Każdego wieczoru, gdy Adam zasypiał, Maria siadała przy biurku i planowała swoje następne kroki. Nie pozwolę, żebyś zrujnował moje życie i po prostu odszedł bezkarnie, mówiła do siebie Maria, spisując szczegóły planu. Postanowiła wykorzystać swoją wiedzę o nim i jego słabe strony. Wiedziała, że kluczowe będzie zbieranie dowodów na jego działania, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Maria nie zamierzała zostawić tego bez konsekwencji. Wiedziała, że Tomasz nie zasługiwał na to, by jego postępowanie pozostało bezkarnie. Zaczęła obmyślać plan zemsty, który miał być dokładny i przemyślany. Wieczorami, gdy Adam zasypiał, Maria siadała przy biurku i sporządzała notatki. W głowie miała setki myśli, jak zniszczyć życie Tomasza, jak on zniszczył ich. Wiedziała, że musi działać ostrożnie i metodycznie. Nie pozwolę, żebyś zrujnował moje życie i po prostu odszedł bezkarnie, mówiła do siebie Maria, spisując szczegóły planu. Jej pierwszy krok polegał na zdobyciu jak najwięcej informacji o Tomaszu. Wiedziała, że musi być dobrze przygotowana. Postanowiła skontaktować się ze swoją przyjaciółką Magdą, która była informatyczką. Magda, potrzebuję twojej pomocy. Muszę zdobyć dostęp do skrzynki mailowej Tomasza i jego telefonów. Czy jesteś w stanie mi pomóc? Zapytała Maria podczas jednej z rozmów telefonicznych. Oczywiście, Mariu. Dam z siebie wszystko, żeby ci pomóc. Niech on nie myśli, że może cię tak po prostu zostawić, odpowiedziała Magda z determinacją. Dzięki umiejętnościom Magdy Maria zdobyła dostęp do skrzynki mailowej i telefonów Tomasza. To, co tam znalazła, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Tomasz prowadził podwójne życie, miał kochankę i był zamieszany w nielegalne działania w pracy. To tylko kwestia czasu, aż go złapie na gorącym uczynku, mówiła Maria, przeglądając kolejne maile i wiadomości. Zgromadzone informacje były bardziej szokujące, niż się spodziewała. Tomasz okazał się nie tylko niewiernym mężem, ale także oszustem, który wykorzystywał swoją pozycję zawodową do nielegalnych interesów. Magda, to jest nie do uwierzenia. On naprawdę myślał, że nigdy się o tym nie dowiem, powiedziała Maria, pokazując przyjaciółce zebrane dowody. Nie martw się, Mariu. Teraz mamy wszystko, czego potrzebujemy. Musimy tylko działać ostrożnie i zgodnie z planem, odpowiedziała Magda, dając jej wsparcie. Maria rozpoczęła swoją misję z żelazną determinacją. Wiedziała, że aby doprowadzić Tomasza przed sąd, potrzebowała niepodważalnych dowodów jego przestępstw. Każdego ranka, gdy Adam wychodził do szkoły, Maria siadała przed komputerem, analizując kolejne maile i wiadomości tekstowe Tomasza. Magda, potrzebuję twojej pomocy jeszcze raz. Musimy zdobyć więcej informacji, powiedziała Maria podczas jednej z rozmów telefonicznych. Jestem z tobą, Mariu. Co tylko będzie potrzebne, pomogę, odpowiedziała Magda. Magda, jako informatyk z dużym doświadczeniem, potrafiła uzyskać dostęp do zabezpieczonych plików i skomplikowanych systemów. Dzięki jej pomocy Maria zdobyła wiele cennych informacji. Odkryła nie tylko liczne zdrady Tomasza, ale również dowody na korupcję, której dopuszczał się w pracy. Tomasz naprawdę nie ma granic. Jego zachowanie jest nie tylko moralnie naganne, ale też nielegalne, stwierdziła Maria, przeglądając dowody. Musimy to zrobić dobrze, Mariu. Każdy krok musi być przemyślany, żeby nie pozostawić mu żadnych możliwości ucieczki, powiedziała Magda. Maria zaczęła układać wszystkie dowody w logiczną całość. Była to mrówcza praca, wymagająca ogromnej precyzji i cierpliwości. Każdy dokument, każdy e-mail, każda rozmowa telefoniczna były starannie analizowane i klasyfikowane. W międzyczasie Maria obserwowała Tomasza. Wiedziała, gdzie pracuje i jakie ma nawyki. Dzięki temu była w stanie przewidzieć jego ruchy i zebrać jeszcze więcej dowodów.
Mamo, co robisz cały czas przy komputerze? Zapytał Adam pewnego wieczoru. Pracuję, kochanie. Muszę zrobić coś bardzo ważnego. Ale nie martw się, wszystko będzie dobrze, odpowiedziała Maria, starając się uśmiechnąć. Maria wiedziała, że musi działać ostrożnie, żeby Tomasz nie dowiedział się o jej planach. Każdy dzień był dla niej walką z czasem i stresem, ale nie mogła się poddać. Jej determinacja rosła z każdą odkrytą zdradą i każdym dowodem na jego nielegalne działania. W pewnym momencie Maria natknęła się na e-maile, które sugerowały, że Tomasz miał nie tylko jedną, ale kilka kochanek. Każda z nich była dla niego jedynie zabawką, którą mógł wykorzystać i porzucić. Jak on mógł? Jak mógł być tak okrutny i bezduszny? Zastanawiała się Maria na głos, przeglądając kolejne wiadomości. Jedna z kochanek Tomasza, Ewa, była szczególnie interesująca. E-maile od niej były pełne emocji i wyznań miłości, podczas gdy odpowiedzi Tomasza były chłodne i rzeczowe. Maria postanowiła skontaktować się z Ewą. Ewa, to może być dla ciebie trudne, ale muszę porozmawiać z tobą o Tomaszu, napisała w e-mailu. O co chodzi? Kim jesteś? Odpowiedziała Ewa zdezorientowana. Jestem jego żoną. Mam dowody na to, że Tomasz oszukuje nas obie, a także wiele innych osób. Potrzebuję twojej pomocy, żeby go powstrzymać, napisała Maria. Po kilku wymianach e-maili Ewa zgodziła się spotkać. Ich rozmowa była bolesna, ale również pełna determinacji. Nigdy nie sądziłam, że Tomasz jest zdolny do takich rzeczy. Pomogę ci, Maria. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, powiedziała Ewa z łzami w oczach. Kiedy miała już wystarczająco dużo dowodów, Maria przystąpiła do realizacji swojego planu. Skontaktowała się z prawnikiem, który pomógł jej przygotować pozew rozwodowy oraz zebrać dokumentację do zgłoszenia przestępstw Tomasza odpowiednim służbom. Pani Mario, ma pani mocne argumenty. Jesteśmy w stanie zrujnować jego karierę i doprowadzić do sprawiedliwości, powiedział prawnik, przeglądając zgromadzone materiały. Musimy działać szybko i precyzyjnie. Tomasz nie może mieć szansy na ukrycie dowodów, odpowiedziała Maria. Maria zaczęła od złożenia pozwu rozwodowego. Był to pierwszy krok, który miał na celu prawnie zakończyć ich małżeństwo i uzyskać pełną opiekę nad Adamem. Następnie przekazała wszystkie zebrane dowody do prokuratury, która rozpoczęła śledztwo w sprawie korupcji i oszustw Tomasza. Mamo, dlaczego musimy chodzić na te spotkania z prawnikiem? Zapytał Adam, widząc matkę coraz bardziej zaangażowaną w sprawy prawne. To dla naszego dobra, kochanie. Muszę zrobić wszystko, żebyśmy byli bezpieczni i szczęśliwi, odpowiedziała Maria, przytulając syna. Każde spotkanie z prawnikiem i każda rozmowa z prokuratorem przybliżały Marię do celu. Wiedziała, że musi być cierpliwa i dokładna. Jej determinacja rosła z każdym dniem, a wsparcie Magiedy i Ewy dodawało jej sił. Maria, jesteś niesamowita. Twoja determinacja i siła są godne podziwu, powiedziała Magda podczas jednej z wizyt. Nie mogę się poddać, Magda. Muszę walczyć dla siebie i dla Adama, odpowiedziała Maria z determinacją. W międzyczasie Maria zorganizowała spotkanie z kochanką Tomasza, Ewą. Kobieta, nie wiedząc o obecności Marii, zaczęła opowiadać o swoich planach z Tomaszem, ujawniając jeszcze więcej szczegółów o jego nielegalnych działaniach. Naprawdę myślisz, że możemy z tym wszystkim uciec? Zapytała Ewa podczas jednej z rozmów z Tomaszem. Oczywiście, że tak. Nikt się o niczym nie dowie, odpowiedział Tomasz pewny siebie. Maria nagrała całą rozmowę i przekazała ją prawnikowi oraz policji. To był ostatni dowód, którego potrzebowała, by doprowadzić Tomasza przed sąd. To już koniec, Tomasz. Zapłacisz za wszystko, co nam zrobiłeś, pomyślała Maria, widząc, jak wszystkie elementy jej planu układają się w całość. Pierwsze efekty jej działań pojawiły się szybciej, niż się spodziewała. Tomasz został zawieszony w pracy, a sprawa rozwodowa zaczęła nabierać tempa. Był zaskoczony i wściekły, nie spodziewał się, że Maria może tak skutecznie działać. Jak śmiesz niszczyć moje życie? To ty jesteś winna! Krzyczał Tomasz podczas jednej z rozpraw. To ty zniszczyłeś nasze życie, Tomasz. Teraz poniesiesz konsekwencje, odpowiedziała Maria spokojnie, wiedząc, że ma rację. Tomasz próbował bronić się na różne sposoby.
Zatrudnił najlepszych prawników, próbował manipulować dowodami i przekonywać sąd, że to Maria jest winna rozpadu małżeństwa. Jednak zebrane przez nią dowody były niepodważalne. W trakcie jednej z rozpraw Tomasz wybuchł gniewem. To wszystko jest kłamstwo. Maria zawsze była zazdrosna i podejrzliwa. To ona niszczy nasze życie. Krzyczał, wstając z miejsca. Proszę o spokój na sali sądowej, upomniał go sędzia, patrząc na niego surowo. Maria czuła ulgę, widząc, że sąd nie daje się zmanipulować. Jej praca i determinacja zaczęły przynosić efekty. Wiedziała, że jeszcze długa droga przed nią, ale pierwszy krok został zrobiony. Mamo, kiedy to wszystko się skończy? Zapytał Adam, widząc, jak matka jest zmęczona ciągłą walką. Niedługo, kochanie. Musimy być cierpliwi. Wszystko będzie dobrze, odpowiedziała Maria, przytulając syna. Każdy dzień był dla Marii kolejnym wyzwaniem, ale również krokiem naprzód. Jej determinacja i siła ducha pozwalały jej przetrwać najtrudniejsze chwile. Wsparcie Magiedy i Ewy było dla niej nieocenione. Wkrótce sprawa Tomasza zaczęła przyciągać uwagę mediów. Maria musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, ale wiedziała, że nie może się poddać. Była zdeterminowana, by doprowadzić Tomasza przed sąd i uzyskać sprawiedliwość dla siebie i Adama. Mariu, jesteś niesamowita. Twoja determinacja i siła są godne podziwu, powiedziała Magda podczas jednej z wizyt. Nie mogę się poddać, Magda. Muszę walczyć dla siebie i dla Adama, odpowiedziała Maria z determinacją. Pierwsze sukcesy dawały Marii nadzieję. Wiedziała, że jeszcze wiele pracy przed nią, ale była gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu. Jej plan zaczynał przynosić efekty, a Tomasz nie mógł już uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Kulminacja planu Marii nastąpiła, gdy zorganizowała spotkanie z Ewą, jedną z kochanek Tomasza. Maria była gotowa na najtrudniejsze pytania i niewygodne odpowiedzi, ale wiedziała, że to konieczne. Spotkanie miało odbyć się w małej kawiarni na obrzeżach miasta, gdzie rzadko zaglądali znajomi. Ewa przyszła na spotkanie punktualnie, nieświadoma prawdziwego celu rozmowy. Kiedy zobaczyła Marię, jej twarz wyrażała mieszankę zaskoczenia i niepokoju. Maria? Co ty tu robisz? Zapytała Ewa, siadając naprzeciwko niej. Ewa, wiem, że to dla ciebie trudne, ale musimy porozmawiać o Tomaszu, odpowiedziała Maria, starając się zachować spokój. Ewa była zdenerwowana. Spoglądała nerwowo na zegarek i rozglądała się dookoła, jakby obawiała się, że ktoś może ich zauważyć. O co chodzi? Tomasz mówił, że jesteście w separacji. Dlaczego chcesz ze mną rozmawiać? Zapytała Ewa, starając się ukryć swoją niepewność. Tomasz nie był ze mną szczery. Zdradzał nas obie, a także innych ludzi. Mam dowody na jego przestępstwa i chcę, żebyś mi pomogła. Musimy go powstrzymać, powiedziała Maria, wyciągając plik dokumentów. Ewa była zszokowana. Przeglądała dokumenty, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Były tam e-maile, zdjęcia i inne dowody na zdrady i przestępstwa Tomasza. To niemożliwe. Jak on mógł? Szepnęła Ewa, przyciskając dłoń do ustęp. Musimy działać razem, Ewa. On nie może dalej krzywdzić ludzi. Czy pomożesz mi? Zapytała Maria, patrząc na nią z determinacją. Ewa zgodziła się, choć widać było, że jest przytłoczona całą sytuacją. Wspólnie opracowały plan, który miał na celu zdobycie jeszcze więcej dowodów i przekazanie ich odpowiednim służbom. Maria wiedziała, że to ryzykowne, ale była gotowa zaryzykować wszystko, by uzyskać sprawiedliwość. Wkrótce po spotkaniu z Ewą, Maria zorganizowała jeszcze jedno spotkanie, tym razem z kilkoma innymi kobietami, które również były ofiarami Tomasza. Każda z nich miała swoje historie i dowody, które mogły przyczynić się do zrujnowania jego życia. Tomasz zrujnował nasze życie. Teraz czas, żebyśmy to my zrujnowały jego, powiedziała Maria, patrząc na zebrane kobiety. Jestem z tobą, Maria. Nie pozwolimy mu uciec bezkarnie, powiedziała jedna z kobiet, a reszta przytaknęła. Maria nagrała całą rozmowę Ewą i przekazała ją prawnikowi oraz policji. To był ostatni dowód, którego potrzebowała, by doprowadzić Tomasza przed sąd. To już koniec, Tomasz. Zapłacisz za wszystko, co nam zrobiłeś, pomyślała Maria, widząc, jak wszystkie elementy jej planu układają się w całość.
Tomasz został oskarżony o oszustwa, nadużycia w pracy oraz korupcję. Jego kariera legła w gruzach, a on sam trafił do aresztu. Maria, choć wciąż odczuwała ból związany z tym, co przeszła, czuła też satysfakcję z osiągniętego celu. Pierwsza rozprawa sądowa przyciągnęła wiele uwagi mediów. Maria starała się chronić Adama przed zgiełkiem i zainteresowaniem prasy, ale wiedziała, że to będzie trudne. Mamo, dlaczego wszyscy chcą rozmawiać o tacie? Zapytał Adam, widząc dziennikarzy przed sądem. Tata zrobił coś bardzo złego, kochanie. Musimy teraz pokazać, że jesteśmy silni i sprawiedliwi, odpowiedziała Maria, starając się zachować spokój. Podczas rozprawy Tomasz próbował się bronić. Jego prawnicy starali się podważyć dowody przedstawione przez Marię, ale były one niepodważalne. To wszystko jest kłamstwo. Maria zawsze była zazdrosna i podejrzliwa. To ona niszczy nasze życie. Krzyczał Tomasz, wstając z miejsca. Proszę o spokój na sali sądowej, upomniał go sędzia, patrząc na niego surowo. Maria, siedząc na ławie świadków, czuła ulgę. Wiedziała, że prawda jest po jej stronie i że sprawiedliwość w końcu zwycięży. Ewa i inne kobiety, które były ofiarami Tomasza, również zeznawały. Każda z nich opowiadała swoją historię, dodając kolejne warstwy dowodów przeciwko niemu. Tomasz oszukiwał mnie przez lata. Wykorzystywał swoją pozycję i manipulował mną. Jestem tutaj, żeby powiedzieć prawdę, powiedziała Ewa, patrząc prosto na Tomasza. W miarę jak kolejne dowody i zeznania były przedstawiane, Tomasz coraz bardziej tracił pewność siebie. Jego prawnicy próbowali wszelkich możliwych sztuczek, ale nie mogli obalić gór dowodów zebranych przez Marię i jej sojuszniczki. W końcu sędzia ogłosił werdykt. Tomasz został uznany za winnego wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Został skazany na wieloletnie więzienie, a jego majątek miał zostać skonfiskowany i przekazany ofiarom jego działań. To sprawiedliwość. W końcu sprawiedliwość, powiedziała Maria, gdy usłyszała wyrok. Po ogłoszeniu wyroku, Maria czuła ogromną ulgę. Wiedziała, że teraz może zacząć nowe życie z Adamem, bez strachu i bólu, które były jej codziennością przez ostatnie miesiące. Mamo, czy to już koniec? Zapytał Adam, patrząc na nią z nadzieją. Tak, kochanie. Teraz wszystko będzie już tylko lepsze, odpowiedziała Maria, przytulając syna. Maria i Adam zaczęli nowy rozdział w swoim życiu. Przeprowadzili się do większego mieszkania, które Maria urządziła z pasją i miłością. Każdy detal był przemyślany, aby stworzyć ciepłe i przytulne miejsce, w którym oboje czuliby się szczęśliwi. Maria dostała awans w pracy, co pozwoliło jej zapewnić Adamowi jeszcze lepsze warunki do życia i nauki. Była dumna z siebie i ze swojego syna, który wykazał się ogromną siłą i dojrzałością podczas trudnych chwil. Mamo, jestem tak dumny z ciebie. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam, powiedział Adam pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem w salonie. Dziękuję, kochanie. Teraz wszystko będzie już tylko lepsze, odpowiedziała Maria, ściskając syna za rękę. Ich życie wracało na właściwe tory. Maria zaczęła angażować się w lokalne projekty społeczne, pomagając innym kobietom, które znalazły się w podobnej sytuacji. Jej historia stała się inspiracją dla wielu, a ona sama czuła, że jej doświadczenia mogą pomóc innym. Maria, twoja historia jest naprawdę inspirująca. Dziękujemy za wszystko, co robisz, powiedziała jedna z kobiet podczas spotkania grupy wsparcia. Cieszę się, że mogę pomóc. Wiem, jak to jest czuć się bezradnym, ale razem możemy zdziałać wiele, odpowiedziała Maria z uśmiechem. Adam również dobrze się rozwijał w szkole. Miał wielu przyjaciół i angażował się w różne zajęcia pozaszkolne. Maria była dumna z jego osiągnięć i wiedziała, że ich wspólne doświadczenia uczyniły go silniejszym. Mamo, dostałem się do drużyny piłkarskiej. Zawołał Adam pewnego dnia, wchodząc do domu z szerokim uśmiechem. Jestem z ciebie taka dumna, kochanie. Wiedziałam, że ci się uda, odpowiedziała Maria, przytulając syna. Maria wiedziała, że jeszcze wiele wyzwań przed nimi, ale była pewna, że razem pokonają wszystkie trudności. Była wdzięczna za wsparcie przyjaciół i ludzi, którzy pomogli jej w najtrudniejszych chwilach. Magda, nie wiem, jak ci dziękować. Bez ciebie nie dałabym sobie rady, powiedziała Maria podczas jednej z wizyt przyjaciółki. Nie musisz mi dziękować, Mariu.
Jesteś silną kobietą i zrobiłaś wszystko, co trzeba. Jestem dumna, że mogłam ci pomóc, odpowiedziała Magda, przytulając ją. Maria i Adam żyli teraz w spokoju i szczęściu. Ich życie było pełne radości i nowych możliwości. Maria wiedziała, że przed nimi jeszcze wiele pięknych chwil i że razem pokonają wszelkie przeszkody. Mamo, cieszę się, że jesteśmy razem. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam, powiedział Adam, przytulając Marię. Dziękuję, kochanie. Teraz wszystko będzie już tylko lepsze, odpowiedziała Maria z uśmiechem. Ich życie wracało na właściwe tory, a Maria mogła wreszcie odetchnąć z ulgą, wiedząc, że jej plan zemsty przyniósł sprawiedliwość i spokój dla niej i jej syna. Była gotowa na nowe wyzwania i nowe początki, wiedząc, że razem z Adamem poradzą sobie ze wszystkim, co przyniesie przyszłość.